Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarusa, to jest kolejna część z cyklu Minecraft. Przygody na modach albo survival na modach, jak kto woli. Yo. No, kochani, jak widzicie, troszeczkę się obkupiłem wiedzonko. Tak, obkupiłem się. Dużo zielonych perełek, popolowałem sobie z nimi. 29 poziom, cholera, fajnie by było to wykorzystać. Fakt faktem, odkryłem jedną, dziwną rzecz. Że jak się zabije, to nie pojawiam się na tym poziomie, tylko na ostatnim, najtrudniejszym, najwyżej. Więc tam szybciutko z dirta zrobiłem taki bunkier. I wstawiłem teleport, żeby teleportować się tutaj, a mianowicie zrobiłem w tym miejscu. O! Tu będą nasze teleporty. Na wszelki wypadek teleporty mam tutaj komplecik 6 z opisem i tak dalej. Jak będzie potrzeba, to żebyśmy wiedzieli, gdzie się teleportować i tak dalej. Dlaczego od razu niektórzy powiedzą, że Venom to jest cheat, ale tak dalej. Słuchajcie, no mógłbym robić inaczej, mógłbym wziąć karteczkę, zapisywać sobie koordynaty i tak dalej, ale to by bardzo długo trwało, na przykład gdzieś wylezę gdzieś kilometry dalej i wracać, no to się mija z celem, szczególnie jak się nagrywa, nie? Bo normalnie to bym tak działał. Tu okazało się, że to jest za nisko baza, a tamta oto tutaj co mieliśmy zrobić, o tu. No, okazało się, że ona jest dziurawa i w ogóle bez sensu. Ja znalazłem tutaj takie wejście, kupiłem sobie trochę klocków tych i zrobiłem sobie. Tu było tak dokładnie jak teraz. Poza tym mamy dwa rodzaje tych kryształów. Jest Fire Crystal i Fire Light. Fire Light jest słabe, a Fire Crystal jest mocne. I tu wziąłem, rozkradłem trochę. Oświetliłem jak mogłem tymi słabszymi tutaj tą górkę. Znaczy właśnie tą platformę. I jest miodzio. Teraz tak, potrzebuję jeszcze przetestować także dwie rzeczy. Mamy łuk. O, cześć. Nie macie. Golem chodzi, pilnuje. Musimy znaleźć tego. O, czekajcie, tu jeszcze jest ciemno. Firelight. To jest ten mocniejszy Firelight, sorry. Sobie go zostawię. Ten jest słabszy, ale powinien wystarczyć na te potrzeby. Jest, dobra, koleś, chodź. Poczekaj, czekaj, gdzieś ty w las. No, pohandlujmy. Na pewno chcę zobaczyć, o co chodzi z tym, z dyskiem. I chcę zobaczyć, o co chodzi z tą, ze zbroją. O. Dobra, i my mamy, zrobiłem sobie tutaj takie zejście, żeby się kuźwa za każdym razem nie zabić. Takie wiecie, w dół. Tylko żeby oni nie wychodzili stąd, to zrobiłem z takim o. Skokiem. Przekułem się po prostu i tyle. Co to było? Shit! Ticho. O ty cholero. Uf. O, i dwie strzały. Nie wiem, coś tu jest zwalone. Dobra. Weźmy sobie to i zróbmy od razu, może, bo znalazłem jeszcze jednego tego kipera, który wyrzucił Artemisy. Bo, właśnie, zaraz wam powiem jedną rzecz, bo weźmy sobie. Jak mamy tak. Draven to są te podstawowe z tych staker lampów, ale później jest Artemis, to jest te co już mam lepsze. Później Draven był jakiś taki lepszy, ale cholera wie skąd i tak dalej. Więc tyle mi się udało. Poczekajcie. Chyba że. No nie wiem, no przetestujmy. Wezmę to i wezmę pięć tych. Artemis disk. Weźmy to, no weźmy 30. Jak zwykle odwrotnie. Buty! Wiecie co? Weźmy jeszcze, kupmy więcej tego. Ale dobra, no ale mam jakieś zdegenerowane buty. O Jezu, dało mi tylko jeden ten. O, gdzie jest koleś? Potrzebujemy jeszcze. Czy to jest zależne, ile tych
Od tych się wsadzi tam, ticker lampów? Ha. Gdzie ten czub? Gdzie ten czub? Handlarz. No nie mów, że spadł. Nie mówcie, że spadł w dół. Oj. Zajebiste to jest. Moja ulubiona broń, już widzę. Wracający dysk. A, pamiętacie, kiedyś była taka, taki serial i tak dalej, Ksena, Wojownicza, Księżniczka i tak dalej. No to i ona to czegoś takiego używała. No nie wiem, gdzie on polas. Co za koleś. O, tam jest dwóch. O! Bolało. Dobra, gdzie jest? O Jezu, znowu ten latający pajac. Ej, 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 handlujemy. Potrzebuję więcej. No kuźwa! Gdzie to poleciało? Jest. Aha. Jak trafię, to on się odbija. Aha. Dobra. Tu jest handlarz. Nie jest tu zbyt bezpiecznie, no ale... Nic na to nie poradzę. No, zbroja jest. Ile sobie ich weźmiemy? Raz, dwa, trzy, cztery. Przetestujemy. O co z tym chodzi? Gdzie moje kółko? Ono jest trochę kijowe. No dobra. 30 level. Spróbujmy. A jak wezmę 16. Czekajcie. No znowu buty. No dobra, jak wezmę 6. Znowu buty. No dobra, no to czyli ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, o co tu chodzi z tym. Dobra. No to niniejszym możemy iść na górę. Problem jest taki, trzeba się by dostać na górę, czyli może weźmiemy sobie tu, wejdziemy. Idziemy na poziom drugi, który jest trudniejszy. Ale więcej można znaleźć. No ja tutaj. O Jezus. Pochodziłem sobie, pochodziłem. No wszystko co wam pokazywałem, to więcej już tutaj nie było. O, już wiem, którędy pójdziemy. Cholera, ani dir tu, ani nic. Ajajajajaj. Źle, źle. Fail. Trzeba wziąć dirta nakopać. Ta trawa chyba się rozrasta, powiem wam. Okej. Szkoda, że nie można kilofa kupić. Tak. No dajesz, dajesz, Venom. Ta, zarasta. Okej. 19, 20, dobra, styknie. Wejdziemy na tą swoją bazę, cześć koleś. Czyli tak, na pierwszym poziomie to jest ten, co kurde kwasy zostawia, no. Dupek jeden. Na pierwszym poziomie są tylko i wyłącznie czerwoni ci kolesie, co gubią te kulki.
To dają nam właściwie w prezencie. Ale ciekawe co dalej. No, wchodzisz do cholery. Sobie tu zrobimy. Hop. No i powiedzmy tu. Mam nadzieję, że w jakimś słupie na górze się nie będę kopał. Oj, oj, jak to długo trwa. Ech. No ale co poradzimy? No słuchajcie, no mam nadzieję, że będzie dirt tam na górze. Dobra. Wiecie, mogłoby być takie chamstwo, że filarze się kopie. No dobra, idziemy do góry. Kurna, mało mam tego, dirta. Kurna, nic nie widać. Zawsze można zrobić tak. Okej. No kurde. Chyba się w słupie jakimś kopiemy. No litość. No nie. To trochę jak kobel przypomina, nie? Czekajcie, wezmę sobie, zabiorę to. Kopię jeden. O, i podłożę ten. No dobra, zobaczmy, no. Chryste, no. Wiecie co, poczekajcie, ja zrobię przerwę i zaraz zobaczę, gdzie się wykopię. No to sekundę. Jestem. Daleko czy nie trzeba było szukać? Tu staliśmy ostatnio i tu już się dirt zaczyna, czyli... Ja sobie, ponieważ już nie mam dirtu... Pójdę sobie tędy. O, i przy okazji trochę dirtu nakopiemy. O, powierzchnia. Fajnie, wszystko widać, ale... A sobie postawmy oświetlenko. What the fuck, co to tam skacze? Ciekawe, czy to są bazy tych kolesi. Czy już tutaj nie ma, bo... Ty, w ogóle kolesie są. Jesteś zieloni? O. Co mi dasz? Draven. O, Draven. O, Draven. Shit. Czekajcie. Weźmiemy sobie... Pozbieramy te Draveny. Ach, właśnie, to pewnie wiecie, jaki ten, jeżeli chodzi o ten armor, bo jeżeli w zależności jakich kulek użyjemy, możliwe, że taka część armoru. No fajnie, tylko że wszystko widać. Od razu mówię, jeszcze zobaczmy. Option video setting jest na full. Wszystko widać, z tym, że... Cześć, kolego. I ty też, cześć kolego. I ty, cześć. Już mamy ponad stack. Trzeba by trochę jeszcze uzbierać. I kupię sobie tam chyba skrzynkę i gorsze rzeczy będę do skrzynki wywalał, bo... No, chodź. Dobra, co to jest tam? O, mamy jeszcze. Przepraszam za kaszelek. Strzała. What the fuck, co to jest? Jakieś bliźniaki. Wow. Żółte perły grubią. Fajnie. Czekajcie. Sobie pozbieramy jeszcze.
Ale narzucali, kurde. Dobra. I teraz tak, jeżeli mamy to, no to weźmy ty Draven. Heł mamy. E, 15% mail damage reduction, czyli jesteśmy zabezpieczeni. 3% damage reduction, no jest dobrze. Tak, tylko teraz. Już wiem, za różne perły różno się kupuje. Ten, to wiecie co? To na razie kupimy sobie zestaw, bo to są wszystko degenerated, widzicie? No dobra, to już wiemy o co chodzi. No, mi się by przydało więcej żółtych perełek. To fakt. Okejcie. I przydałoby się jakąś. Tam jest. Tak? Zobaczymy. Ha! Frajer. O, Chang się nie wczytał. Stamtąd strzela do mnie. Pchi! Cienias! No tak, tylko że nic nie wypuścił. No dobra, czyli na tym poziomie mamy popieprzonych łuczników. Niewczytujące się czanki. No i tyle, ale widzimy przynajmniej wszystko. Przykro mi, że gadaliście ze sobą, ale zabieram wam. No dobra, dobra. Może jakichś wrogów jeszcze spotkamy? Czy wszyscy się mnie boją? What the fuck, co to jest? Gorgozjon. Oni wybuchają! Tak, ich trzeba z daleka. Oj, oj! Spadamy stąd! To jest nasz domek. Uff. No dobra, czekajcie, to jest tak. Patent jest taki, że... Handlarz by się przydał. Raz wam wyjaśnię, o co chodzi, bo już zaczaiłem. Bo mamy tak, jeżeli mamy cztery poziomy, to przynajmniej cztery rodzaje tych kulek, tak? Tych. A jeszcze dojdą pewnie jakieś kulki od bossów i tak dalej, unikatowe itp. Ale dobra, mówmy o zwykłych, nie bossowych, nie? Czekajcie, tylko znajdę handlarza. Gdzieś tu kiedyś był, o jest. Dobra. Handlarz, kuźwa, poczekaj. I teraz tak. Jeżeli... Zobaczcie. Za Dirty Pearls, czyli te najsłabsze, jeżeli kupimy sobie cztery symbole zbroi, to używając tej dostaniemy buty, używamy tej dostaniemy hełmik i następnej to będzie spodniej chestplate. Ale jeżeli już kupimy to samo, ale za żółte perły, których mamy mało, to już będą finished, czyli zestaw finished. Najlepszy to będzie za fioletowe. No ale oczywiście Venom jeszcze nie ma wszystkiego. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czyli tak, jeszcze jedna na pewno będzie potrzebna. O, ta. To jest na bank. O, poczekajcie, a jakbym żółtej użył do kupienia, czekajcie, a żółta. A, symbol broni, to możecie te kupić tylko za zielone perły. Bo za żółte, zobaczcie, jest tylko hełm i jakiś duperela do strzału i tak dalej. Czerwony hełm, o.
Blistering, Demonized, Torment. No dobra, czyli teoretycznie mamy Draveny, już mamy Draven Lamp. Czyli teoretycznie mogę spróbować zrobić coś takiego. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Gdzie są te... Mamy... Czekajcie. Łuk. I to. A, i miałem skrzynkę kupić. Gdzie jest skrzynka? Za ile? Za... Mam nadzieję, że niedroga. O, jest. 4. Boże. Dobra. Okej. Właściwie tych to można by... Ciekawe, gdzie zgubiłem moje kółeczko. Fuck. Dobra, nieważne. No, 6 zadaję im. Zawsze trochę jeszcze zielonych PR-ów, wiecie. No już 23, bardzo ładnie. Dobra, i teraz czekajcie, jeżeli to moja teoria się potwierdzi, to jeżeli użyjemy teraz Draven, żeby łuk zrobić, otrzymamy Draven Bow, dający 11. Lepszy. Widzicie? Czyli ten to jest syf już. I tak samo tyczy się dysku. Draven Disc. Proszę bardzo. No dobra. Czyli już czaję mechanikę. Teraz trzeba by było to wszystko kurna badziewie zostawić w domu. Dostać się na górę. Cholera, na górę to... Mam 6 dirta. No dobra, może być. I mam skrzynkę! Skrzynu, nie? Dlatego się teptałem z tego samej góry, bo ja bym tam od razu zginął, słuchajcie. No to nie podlega dyskusji, nie? To zostawiamy. Na razie strzały nie wiem, czy będą. Tu łuk jest słabszy. No wszystko inne, czekajcie, co to jest? Draven Lamp, Draven, Draven. Dobra. Dobra, chyba powinno wystarczyć. Na razie to zostawmy. I teraz wypadałoby pójść na górę. Żeby zrobić pełnego seta jakiejkolwiek broni, zbroi, to musimy mieć wszystkie rodzaje czterech pereł, tych podstawowych. O, tak, wiem, oszczędzam. O. No nic, przekopiemy się, no to wiecie, no to jakoś trzeba, nie? Chociaż zastanawiałem się, jakby zrobić kurna schody? To do następnego odcinka zrobię na wszelki wypadek takie schody, wiecie, awaryjne, nie? Jak ciemno. Awaryjne schody się przydadzą, bo Anusz Widelec. Chociaż chyba, że znajdziemy tam na górze, słuchajcie... O, to tu jest. Dobra. Dobra. Okej, mamy. Musimy uważać na tych kurna kretynów wybuchających, bo to jest... Kuźwa, czy już ma... Ile mamy tego Dravenów? Dobra, starczy tych Dravenów. Teraz mi powiedzcie, gdzie my tutaj bazę zrobimy jakąkolwiek. Dobra, na razie... Na gazie. Zapiszmy sobie... A właściwie... Nie musimy zapisywać, bo to jest pod samą powierzchnią, na samej powierzchni tego. Aha. Chodźmy jeszcze, bo trzeba tych żółtych pereł pozdobywać. Tylko tym razem niech nic nie wybucha już, proszę. Poza tym mam mocniejszy łuk. Który daje już, no mówię, 11 range damage. Pokusiłoby mnie pójście jeszcze jeden poziom wyżej, ale wiecie co?
Pierw pozbierajmy już komplet tutaj, wiecie, rzeczy. Co tam się tak świeci? Wracamy! A wiecie co? Nie mogę używać łuku. Hehe. Dobra, Draven Disc. Bo strzał nie kupiłem Dravenowych. Ja mam tickerowe. Czyli tickerowe się pieprzą. O, drzewka. Las. Ogólnie rzecz biorąc, to chyba bossowie w tym układzie to są na ostatnim poziomie. Chociaż, co to jest? Słyszałem coś. Nie wiem, czy tam chcę wchodzić. Czekajcie, przebijmy się. Jakie odgłosy! Czy tu jemy? Przez mury ich lejemy. Ile on ma życia? Wiecie co? Gdzie ja to wejście robię? A, tu. Shit, co to jest? Teraz zobaczymy. Jest jakaś... Trzeba to bardziej odsłonić. Kolego, giniesz! No, 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 jest żółta perła. Tylko kto po nie pójdzie tam na dół? Okej. Gdzie jest kółko? Wyszedł? Nie. Kurwa, gdzieś tu... Gdzieś tu lata te kółko, o jest. No i znowu gdzieś to kółko zniknęło. Ała. Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Temple Guardian. Oj, 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 oj. Jakie obrażenia. Wiecie co? Możemy zrobić szybki manewr. A mianowicie taki. Ej, ej, ej. Rodzisz się! O Jezu, nie dało się. Ale mamy ile? Perełek? Kuszące jest, żeby tutaj coś zabić, ale obawiam się, że może boleć. Wiecie co? Musimy handlarza znaleźć, żeby były strzały i kupić do tego, zarobić z tego łuku. Dobra, gdzie on może być? Au. Poszedł koleś, kurna, strzelać bez strzału, no.
Jakie to było głupie? Gdzie jest handlarz? O. Czyli potrzebujemy strzały o nazwie Draven. Czyli to już. Ticker nie. Jest Draven Arrows. Weźmy stack. Dobra. No dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Odkryliśmy tajemnicę drugiego poziomu. Jeszcze nie do końca wszystko zobaczyliśmy, co tam jest, ale już mamy trochę pereł. Do następnego odcinka postaram się trochę więcej tych pereł zdobyć. I proszę ja was. Zdobyć więcej pereł, to jest pierwsze. Odkryć te tajemnice tych piramid. Zobaczyć, co tam jeszcze jest. No i idziemy na trzeci, nie? Dobra, ticker mi niepotrzebny. No nie! Znowu, zobaczcie, wystarczyło jedną kupić. W ogóle się nie zużywają. Musisz mi powiedzieć, po co mi tyle strzał? No dobra, no zużyliśmy trochę pereł więcej. No dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Mamy zarąbistą już broń, bezarąbisty łuk. Kółko. No ono jest troszeczkę nie halo, no bo nie chce wracać tak jak powinno, no ale wiecie. No, ale jest już dobrze. Komentujcie zatem, subskrybujcie, no i czekam na jakiś komentarz od was. Trzymajcie się, hejko!